Jesteśmy po spotkaniu z Raftlux Sokołem Łańcut wygranym przez naszą drużynę 103 do 102 po dogrywce. Jest z nami zawodnik gości Przemysław Wrona. Prosimy o podsumowanie meczu z waszej perspektywy. No więc z naszej perspektywy myślę, że na pewno można się w tym meczu było doszukać jakichś tam dobrych rzeczy i złych rzeczy. Na pewno zaczęliśmy mecz dobrze, tak jak chcieliśmy mocno, powiedzmy, bo graliśmy na wyjeździe po tam 3-tygodniowej przerwie. No i chcieliśmy też wygrać na pewno 2 mecze z rzędu, co jeszcze w tym sezonie nam się chyba nie zdarzyło. Także mieliśmy okazję, no ale niestety musimy jeszcze na to poczekać. Myślę, że był to na pewno no, ciekawy mecz dla kibiców, bo tutaj dogrywka, taki wszystko w końcówce już powiedzmy mogło pójść w jedną, w drugą stronę. No i tak naprawdę jakieś tam szczegóły, że tutaj mogliśmy 2 akcje lepiej obronić, czy tam 2 razy donieść jakiś lay-up spod kosza. No i szkoda, tym bardziej, że ten mecz był do wygrania, więc... Co mogę powiedzieć? Mamy teraz tydzień przed następnym meczem i będziemy chcieli u siebie się odkuć. We are after game against Łańcut. Please share your opinion about this game. It was a good win. Back and forth, it was really competitive. I'm just proud of the way that we stuck with it. Made a lot of big plays and I think we just stayed together. So overall, I'm happy that we got the win. Like he said, I'm glad we got the win, but I think for us, we did a great job this week of pushing ourselves. We pushed ourselves to be prepared for a moment like this, and it paid off, so I'm happy.